Chciałbym Państwu przybliżyć nowoczesną metodę leczenia bólu kręgosłupa, termolezję. Termolezja polega na wykorzystaniu fal radiowych o określonej częstotliwości do niszczenia zakończeń nerwowych odpowiedzialnych za odczuwanie bólu kręgosłupa. Innowacyjność termolezji polega na tym, że jest to metoda minimalnie inwazyjna, w związku z czym może być stosowana również u pacjentów, którzy są obciążeni licznymi chorobami współistniejącymi, co nie jest rzadkością u pacjentów w wieku podeszłym. Kolejną zaletą termolezji jest to, że wykorzystuje ona zjawiska fizyczne, to znaczy nie wykorzystujemy w tym przypadku żadnych leków. Termolezja jest metodą na tyle bezpieczną, że ograniczenia do jej stosowania są bardzo nieliczne. Należy tutaj wymienić zaburzenia krzepnięcia, a także miejscowe infekcje skóry czy infekcje ogólne. Do termolezji kwalifikujemy pacjentów z przewlekłym bólem kręgosłupa pochodzenia stawowego. To znaczy, są to pacjenci, u których głównym źródłem bólu, czy tak zwanym generatorem bólu kręgosłupa, są stawy międzykręgowe. Objawia się to klinicznie najczęściej bólem podczas długotrwałego siedzenia, chodzenia, podczas wstawania, a także bólem w trakcie przeprostu kręgosłupa. Ja się zgłosiłem do doktora z dolegliwościami, bólami lędźwiowymi, krzyża. W ogóle nie mogę się ani schylić, ani nic dźwignąć. To powstało w wyniku pracy, bo ja mam gospodarstwo rolne, prowadzę z rodzicami i zawsze ta praca fizyczna jest na gospodarstwie. Jakieś worki, zboże, zrzucanie, zastrzyki przeciwbólowe. Brałem tak powiedzmy co raz na pół roku, przez 2 tygodnie, no i te pół roku, rok było ok. Ale od paru lat już to nawet nie pomagało. Lekkie nerwy, ale później jak już zobaczyłem o co chodzi, to było super. Same te wkłucia i giełki to nie boli, bo to tak jak komar. Wiadomo, tak trochę mocniejszy, także nie było strachu. Jest dużo lepiej, bo wcześniej to tak musiałem teraz co chwilę kombinować. Nie mógłbym usiąść w tej pozycji powiedzmy przez te parę minut, bo musiałbym się poprawiać czy coś. Takie naprawdę nie jest ból, tylko takie jak ząb czasami, nie? Ciągle. Ale to myślę, że spokojnie. No. To dopiero minęło jakieś 15 minut, także myślę, że będzie na pewno już ok. Nie ma co się bać. To jest mniejsze ryzyko ukłucia, jakieś tam cięcia i coś nie tak by docieli czy coś. I to różnie by mogło być. Dużo szybciej też, nie? No to parę minut i po sprawie. Tym, co się nie boją igieł, to naprawdę, nie? Polecam, bo no było super. Nie? I przynajmniej wszystko jest całe, no bo co tam, tylko jest kawałek po ukłuciu, a nie tam jakieś cięcia, blizny. Pierwszym etapem leczenia jest właściwa diagnostyka i kwalifikacja pacjenta do procedury termolezji. Sam zabieg polega na precyzyjnym wprowadzaniu bardzo cienkiej i elastycznej elektrody w znieczuleniu miejscowym i pod pełną kontrolą radiologiczną we właściwe miejsce, to znaczy w miejsce gałązki przyśrodkowej nerwu rdzeniowego. Następnie stosujemy stymulację czuciową, która pozwala nam określić, jak blisko znajdujemy się pożądanego celu, oraz stymulację ruchową, która daje nam informację, jak daleko jesteśmy od nerwu ruchowego. Dopiero po potwierdzeniu radiologicznym oraz neurofizjologicznym możemy rozpocząć proces termolezji, który polega na uszkodzeniu zakończeń nerwowych odpowiedzialnych za ból kręgosłupa i dolegliwości pacjenta. Pacjent zgłosił się z powodu przewlekłego bólu kręgosłupa, który nie ustępował pomimo stosowania leków przeciwbólowych, nie ustępował pomimo intensywnej rehabilitacji. Ze względu na młody wiek pacjent został zakwalifikowany do termolezji. Bezpośrednio po zabiegu pacjent jest w pełni samodzielny, nie wymaga opieki ani pomocy osób trzecich i po krótkiej obserwacji jest zwalniany do domu. Na wizycie kontrolnej pacjent zgłaszał praktycznie całkowite ustąpienie dolegliwości bólowej w obrębie pasa lędźwiowego i kręgosłupa lędźwiowego.
pacjent po zabiegu termolezji powinien wrócić do normalnego funkcjonowania, mając na uwadze ograniczenia wynikające z jego choroby. Najbardziej radosną informacją na wizycie kontrolnej, jaką usłyszałem od pacjenta, było to, że następnego dnia po termolezji samodzielnie wszedł na śnieżkę.